dotarł do nas pierwszy Polestar 2 z dwóch, które zamówiliśmy. Zgodnie z regułą najpierw trafia na detailing do chłopaków z RS Detailingu w Warszawie, gdzie przejdzie przygotowanie do tak naprawdę użytku drogowego. W ramach tego przygotowania zostanie nałożona na niego, na przód samochodu, folia bezbarwna PPF, a na resztę samochodu położone zostanie powłoka ceramiczna. I dopiero po tych operacjach będziemy mogli nim wyjechać na drogę i trochę potestować. Polestar wrócił już z detailingu, więc za chwilę udamy się na pierwszy test zasięgu i przy okazji porównamy go z innym samochodem elektrycznym. Krótko na temat samego Polestara. Pierwszy w pełni elektryczny samochód marki Polestar, submarki Volvo. Jest to egzemplarz w wersji long range, czyli bateria o pojemności 78 kWh, napęd na 4 koła, ma 4,7 sekundy do setki i legitymuje się mocą 408 koni mechanicznych. Jestem zaskoczony pozytywnie, bo nie chodziło tylko o to, żeby samochód wyróżniał się jakością, ale też prowadzeniem. No i to faktycznie działa. Wszystko jest takie, tak jakby miękkie, takie przyjemne w dotyku ogólnie, jeżeli chodzi o wnętrze, ale nawet jak przyspieszasz, to ten pedał przyspieszenia też tak działa miękko i możesz sobie tak delikatnie nim jeździć. Polestar robi bardzo dobre wrażenie, bo właśnie samo wejście do samochodu i zajęcie tej pozycji jest bardzo komfortowe, wygląda
i sprawia wrażenie bardzo dobrze wykonanego, takiego sztywnego, zwartego pod każdym względem. Materiały, które tam są użyte, spasowanie jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, takim pasującym do Volvo. Możemy się ładować z prędkością maksymalną 150 kW na stacjach ładowania prądem stałym, czyli tak zwanych szybkich ładowarkach, a w domu lub na stacjach ładowania prądem przemiennym maksymalnie ładujemy się w tym samochodzie z prędkością 11 kW. Teoretycznie według WLTP ten samochód powinien przejechać między 440 a 480 km. To oczywiście jest możliwe tylko przy relatywnie niskich prędkościach rzędu 90 km na godzinę. Polestar nie ma oficjalnej dystrybucji w Polsce, ale ma obsługę serwisową Volvo zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu. Więc nie ma tak naprawdę stresu z jeżdżeniem tym samochodem w naszym kraju. A jeżeli macie ochotę zamówić Polestara dla siebie, to oczywiście służymy pomocą.